Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę o ciszę. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz. Otwieram 20. sesję Rady Miasta Górowej Ławeckie, przeznaczoną do odbycia 29 stycznia. Jest to dzisiaj, minęła godzina 13. Jeszcze raz witam serdecznie i otwieram sesję 20. Witam Wysoką Radę. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości w postaci pana burmistrza Jacka Kostki. Witam panią dyrektor przedszkola, panią Jolantę Wirbą i witam pana Romana Petreckiego, przewodniczącego naszej Górowskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informuję, że protokolantem naszych dzisiejszych obrad będzie pani Sylwia Staszewska. W prowadzeniu dzisiejszej sesji będą pomagać mi panie wiceprzewodniczące, pani Anna Piszczek oraz pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz na podstawie paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Informuję również, że wszystkim Państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ust. 1 litera b ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 24 punkt 2 regulaminu Rady Miasta Górowo i Ławeckie obrady sesji Rady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie oraz w internecie. Informuję Wysoką Radę oraz wszystkich przybyłych gości, że uczestnicząc w obradach sesji wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku, upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. Tyle tytułem wstępu. Informuję Wysoką Radę, że w dzisiejszej sesji udział bierze 15 radnych, są wszyscy, zatem posiadamy kworum do stanowienia prawomocnych dzisiaj uchwał. Przystępujemy zatem do realizacji porządku naszych dzisiejszych obrad. Przedstawienie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym ten porządek obrad dzisiejszy nie ulega zmianie i będzie przedstawiał się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad nastąpiło, przedstawienie porządku obrad w tej chwili, przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Miasta, punkt 4, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta, punkt 5, sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Górowa i Ławeckie za rok 2019 i tutaj będę prosił poszczególnych przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie takiej informacji. Punkt 6. Mamy dzisiaj gościa pana Romana Petreckiego. Będzie sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019. I mamy również zaplanowane podjęcie uchwał. W punkcie 7. będą to dwie uchwały. Pierwsza uchwała dotyczy zmian budżetu miasta na rok na 2019 rok. I punkt 2. przyjęcie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2020 oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Górowo i Ławeckie na rok 2020. Punkt kolejny, 8, sprawy różne i punkt ostatni, zamknięcie obrad tradycyjnie. Przystępujemy zatem do przegłosowania dzisiejszego porządku obrad. Przystępujemy zatem do przegłosowania tych obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjmuje i aprobuje dzisiejszy porządek naszej sesji. W ten sposób przechodzimy już do punktu trzeciego.
A w punkcie trzecim mamy właśnie w tej chwili przejęcie protokołu z 19 sesji Rady Miasta Górowo i Łowieckie. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku sesji zaprotokołowanego, tak? Mieliście Państwo wgląd do tego protokołu przez internet oraz osobiście. Kto jest za przyjęciem sesji, przepraszam, protokołu z 19 sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pan ma głos? Wstrzymuje się pan, tak? Dobrze. Informuję, że w głosowaniu wzięło 14 radnych. 14 radnych jest za przyjęciem, jedna osoba się wstrzymała. Przechodzimy zatem do kolejnego naszego punktu i w tej chwili poprosimy pana burmistrza o informację z prac, jakie odbywały się między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie obejmuje okres od 30 grudnia do 28 stycznia. Wysoka Rada w tej kadencji podjęła ogółem 119 uchwał, zrealizowanych zostało już 86, a w trakcie realizacji znajdują się 33 uchwały. I tak w tym krótkim okresie z najważniejszych rzeczy udało nam się złożyć wniosek o dofinansowanie doposażenia szkoły podstawowej, dodatkowych zajęć lekcyjnych, szkoleń dla nauczycieli, do RPO warmińsko-mazurskiego. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem wniosku dotyczącego termomodernizacji obiektów oświatowych szkoły przedszkola i w tym czasie udało mi się z ramienia Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslow zostać członkiem grupy roboczej do spraw RPO na lata 2021-2027 przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Natomiast trwały bardzo intensywnie równolegle prace porządkowe na terenie miasta. W tej chwili ze względu na sezon zimowy tych pracowników mamy mniej. Pierwotnie mieli oni zabezpieczać potrzeby w zakresie odśnieżenia chodników, natomiast ze względu na sprzyjającą aurę mogą zająć się też innymi rzeczami. I tak po kolei w tym okresie usuwali oni awarie przy ulicy Nadbrzeżnej, oczyszczali kolektor odprowadzający wody opadowe. Zresztą te większość z tych rzeczy, o których będę mówił, to są wnioski często zgłaszane przez państwa radnych. Dokonywana była wycinka drzew wskazanych przez decyzję Urzędu Miasta i dostarczane były co do zasady, tak jak zawsze, dla potrzebujących wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Była łatana nawierzchnia naszych ulic masą asfaltową. Zbierane były popioły z całego miasta. Ja powiem, że standardowo do opróżnienia jest około 200 pojemników i trwa to około 2 dni. Zajmują się tym wówczas 3 osoby. Równolegle udało się również naprawiać ławki, które radośnie niszczy nasza młodzież. Udało nam się również udrożnić ciek wodny, tak jak mieszkańcy zgłaszali przy ulicy Nowej, bo był kłopot z piętrzeniem się wody. Rozebrana została szopka bożonarodzeniowa i ozdoby, i choinki świąteczne na placu ratuszowym. Sprzątane było całe miasto, opróżniane śmietniki, zbierane śmieci zalegające na terenach zielonych oraz wiatr w parku miejskim, w stawie garncarskim, przy Green Velo oraz targowisku miejskim. W sumie na terenie miasta po tych wszystkich naszych inwestycjach mamy ponad 100 koszy do opróżnienia. Naprawiona została siatka przy ulicy Szkolnej, wymieniano i naprawiano znaki drogowe na terenie miasta. Te kosze, których mamy 100, dosyć często trzeba także naprawiać. Są ludzie, którym one chyba bardzo przeszkadzają. Oczyszczana była skarpa przy cmentarzach na ulicy, przy cmentarzu na ulicy Przemysłowej. W sumie zebrano tam około 40 worków śmieci. Sprzątano działki i wywóz drzewa z Armii Krajowej przy sklepie nocnym. Zebrane zostały meble, które wystawili mieszkańcy i wyrzucone choinki z terenu miasta. Dwukrotnie, o ile pamiętam, posypywane były chodniki ze względu na pojawienie się zjawiska gołoledzi. Łatane były dziury kostką polbrukową przy skrzyżowaniu ulica Wyszyńskiego z 1 maja. Naprawiane były kolejne ławki przy ścieżkach rowerowych i w parku. Konserwowany był sprzęt. Mówimy o naszym sprzęcie technicznym do porządkowania miasta. No już szczegółów nie będę przytaczał. Przygotowywane zostały nowe miejsca na pochówki przy ulicy cmentarzu przy ulicy Wyszyńskiego. Sadzone były drzewa świerkowe przy ulicy Nowowiejskiego. Nasadzonych zostało tam 60 sztuk drzew świerkowych i odwadniano kolejne działki i udrażniano rowy przy ulicy Nowowiejskiego. Także tych prac całkiem sporo było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania pana burmistrza?
Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Górowo i Łowieckie. Rada Miasta działa również przez swoje komisje. Komisje odbywają się zawsze przed sesjami, także na sesjach, na komisjach omawiane są bardzo ważne sprawy, które później są efektem, czego są właśnie nasze uchwały. W tej chwili poproszę poszczególnych przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie krótkiej informacji na temat działalności za rok 2019. Tutaj pani Wierzbowska jest pierwsza. Proszę przedstawić się, jaka komisja, i głośno przedstawić tutaj stanowisko. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej w roku 2019 odbyła 12 posiedzeń, w tym rozpatrzyła 64 sprawy. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania, przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności komisji za rok 2019. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Rochun, bardzo proszę. Komisja Planu Budżetu i Handlu i Usług za 2019 rok. W 2019 roku odbyliśmy 13 posiedzeń. Na ostatnim posiedzeniu zaopiniowaliśmy pozytywnie, przyjęliśmy do wiadomości sprawozdanie z komisji za 2019 rok oraz pozytywnie zaopiniowaliśmy zmianę w budżecie. Dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Dziękuję. Teraz mamy pana Czesława Antonowicza. Bardzo proszę. Bardzo ważna komisja. Sprawozdanie o działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Górowo i Łowieckie za rok 2019. Komisja na swoich posiedzeniach przede wszystkim przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2018 i miała też 12 posiedzeń, na których większością zdecydowaną głosów podjęła uchwały na 12 tych swoich posiedzeniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze pana Macieja Choraka. Bardzo proszę. Komisja rewizyjna odbyła 9 posiedzeń, przeprowadziła kontrolę w 4 zakresach, przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2019. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I mamy nowy twór w postaci też bardzo ważnej komisji, która funkcjonuje od tej kadencji. Bardzo proszę pana Kamila Bachanowicza. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Górowo i Ławeckie. W 2019 roku komisja odbyła 5 posiedzeń. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, jest to nowy twór od tej kadencji. Komisja mogła dopiero zacząć działać od kwietnia 2019 roku, czyli od uchwalenia statutu miasta Górowo i Ławeckie, i komisja spotyka się w miarę potrzeb, czyli w zależności od wpływu skarg, wniosków lub petycji przez mieszkańców miasta, i sprawozdanie zostało przyjęte pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Jest to również bardzo ważna sprawa. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019. Bardzo proszę pana przewodniczącego tej komisji, pana Romana Petreckiego, o przedstawienie informacji ogólnej, jak to wszystko wyglądało. Proszę bardzo, panie Romanie. Tutaj do mikrofonu bardzo proszę. Dobry. Czytać całość? Czy... Nie, najważniejsze, najbardziej istotne sprawy. No może takie najważniejsze sprawy. W okresie sprawozdawczym, to jest 2019 rok, odbyło się 13 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skład komisji w 2019 roku to był Petrecki, Piotr Baczewski, członek komisji, Arkadiusz Tobisz, członek komisji, Sławomir Rajinko, członek komisji, pani Gorzycka, również członek komisji. Miejska komisja pracowała w oparciu o plan pracy komisji, preliminarz wydatków, który jest opracowany na początku każdego roku, oraz o miejski program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również miejski program przeciwdziałania narkomanii, które zostały zatwierdzone uchwałą Rady Miasta w styczniu 2019 roku.
I tutaj takie może najważniejsze sprawy. Działalność komisji. Komisja w 19 roku rozpatrzyła 22 wnioski dotyczące osób nadużywających alkoholu. Wysłano 19 wniosków do poradni Szansa w Bartoszycach w celu przeprowadzenia badania przez biegłego lekarza, psychiatrę oraz psychologa i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wysłano się 17 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Opracowano preliminarz finansowy wydatków komisji, który był dostosowany do wpłat za posiadane zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zaopiniowano pozytywnie dwa wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 19 roku na wniosek policji, MOPS oraz innych osób uprawnionych wezwano 22 mieszkańców w celu zaproponowania zaprzestania nadużywania alkoholu. 15 osób skierowano do poradni Szansa w celu przebadania. Przepraszam. 7 osób sąd zobowiązał do leczenia odwykowego w warunkach stacjonarnych. 5 osób wszczęło terapię, uczęszczało na terapię na grupy wsparcia tutaj w Górowie. Przeprowadzono również rozmowy z koalkoholikami, którzy skorzystali z fachowej pomocy członków komisji. Współpracowano z zespołem interdyscyplinarnym w sprawie przekonania uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego, udzielania pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym w korzystaniu w terapii, czyli dwie osoby jeździły do poradni na terapię do Bartoszyc. Komisja zwróciła koszty dojazdu. Miejska komisja partycypowała w kosztach utrzymania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, z której korzysta 25 wychowanków. Dofinansowano wyjazd wychowankom świetlicy wychowawczo-opiekuńczej, między innymi na kolonię letnią do Mikoszewa oraz do Fromborka w ramach obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny. Dofinansowano wyjazd grup trzeźwościowych do Lichenia, między innymi na Dni Trzeźwości oraz 3 osobom na warsztaty do Krynicy Morskiej. Zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne, zaprenumerowano czasopismo Remedium, które jest do wykorzystania w każdej chwili tutaj w siedzibie komisji. Dokonano 6 kontroli sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono kampanię ulotkową Postaw na rodzinę. Zakupiono filmy o tematyce profilaktycznej do wykorzystania wśród uczniów szkół górowskich. Wspierano osoby potrzebujące wsparcia do walki z problemem uzależnień, szczególnie osób współuzależnionych, czyli to były rozmowy, porady, wyjazdy na terapię. Zorganizowano warsztaty dla rodziców uczniów szkół górowskich, pracowników MOPS, komisji oraz członków zespołu interdyscyplinarnego dotyczące problemu uzależnień. To był styczeń 2019. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W tych zajęciach uczestniczyli zarówno rodzice, jak i uczniowie szkół średnich oraz szkoły podstawowej. Wszystkich szkół, które umiejscowione są na terenie Górowa i Ławeckiego. 2 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu z zakresu zadania i kompetencje samorządu gminnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. I takie ważniejsze działania profilaktyczne może. Zakup plakatów, ulotek, materiałów profilaktycznych, filmy, diagnoza problemów społecznych dla miasta Górowo i Ławeckie. Przeprowadzono diagnozę właśnie problemów społecznych. Przeprowadziła to firma zewnętrzna. Dofinansowano zajęcia podczas ferii zimowych dla wychowanków świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Górowie. Realizowano programy profilaktyczne, między innymi Przyjaciele Cypiego,
To jest pierwsza część tego programu, który będzie realizowany w klasach 1-3 szkoły podstawowej przez wychowawców. I to będzie w klasach 1-3 właśnie, będą to 24 spotkania z rodzicami, jak i też uczniami. Przeprowadzono program socjoterapeutyczny Socjoterapia przez sport, dofinansowano transport, właśnie to, co wcześniej mówiłem, wyjazdu na terapię do Lichenia w ramach Dni Trzeźwości, dofinansowano udział koalkoholików w warsztatach wzmacniających, przeprowadzono, dofinansowano program profilaktyczny Artyzm od lata do zimy, następnie zimowe ferie z kulturą, profilaktyka patologii, zaangażowanie młodego człowieka do pracy nad wyrażaniem wartości etycznych, dofinansowano program profilaktyczny Aktywny Senior, dofinansowano, w zasadzie tutaj sfinansowano Dni Rodziny pod hasłem W Rodzinie Siła. Były to między innymi dwa festyny, które miały miejsce, które odbyły się na terenie Górowa. Przeprowadzono, dofinansowano profilaktyczne spektakle dla przedszkolaków, dla wszystkich przedszkolaków, jak też uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej z terenu miasta, czyli tutaj są brane pod uwagę dwie szkoły. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i rodziców ze wszystkich szkół z terenu miasta. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych. Program profilaktyczny Profilaktyka w mieście, który był prowadzony w dniach Górowa. I tutaj jeszcze są wnioski do działań w 2020 roku. Jest tego tutaj sporo. To są wnioski na podstawie diagnozy społecznej, która została przeprowadzona w lutym i marcu 2019 roku. Myślę, że radni się zapoznali z tym. Gdyby były jakieś pytania, to proszę ewentualnie o takie pytania w celu ewentualnie wyjaśnienia jakichś takich spraw. I chciałbym jeszcze tutaj poinformować, że z środków tak zwanych alkoholowych, kapslowych utrzymywana jest świetlica opiekuńczo-wychowawcza, czyli tutaj chodzi o tak zwane media, czyli opłacenie światła, czynszu, prądu. Takowa świetlica mieści się w pomieszczeniach Caritasu. I tutaj może jeszcze tutaj jest też udzieliłem odpowiedzi na pytanie radnych z dnia 22 stycznia, ale myślę, że to już jest jasne, czytelne. Chyba, że są jakieś pytania, to proszę. Dziękujemy dla pana prezesa za bardzo szczegółowe omówienie zagadnienia właśnie alkoholizmu. Tutaj o narkotykach nie za wiele było, tak? Ale to Program profilaktyki alkoholowej i narkomanii. To no, ogólnie się mówi o częściej o tym problemie alkoholowym niż o narkomanii, ale to jest całość, bo tutaj te działania, które były, to one dotyczyły narkomanii, jak i też alkoholu. Także. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony radnych? Bardzo proszę, pan radny Kamil Bachanowicz. Ja mam taką prośbę jeszcze do pana Petreckiego, żeby przedstawił jeszcze raz skład komisji, bo tutaj mamy chyba rozbieżność, jaka jest. Tam jest pomyłka w dwóch miejscach. Jest odnośnie składu. Tam są literówki, bo tam jest 18 rok wpisany. Ja już tutaj, no w każdym razie tam jest błąd, jeśli chodzi o okresie sprawozdawczym, to jest 2018, tam jest błąd, za co przepraszam, jak również skład komisji, to jest tutaj jest jedna osoba jest więcej, to jest pani Gorzycka, która jest członkiem komisji od 2019 roku. Pięciu, od stycznia. Pięć osób jest. A w tej chwili jest 4 członków. Pan radny Maciej Chorak, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe. Nie wiem, czy to wynika z błędu po prostu. Jeżeli chodzi o paragraf 4300, są tam koszty utrzymania świetlicy. No i natomiast później w sprawozdaniu w innych wydatkach z innych paragrafów
ponownie jest wskazane koszty utrzymania świetlicy, więc chciałbym się zapytać, czy to po prostu wynika z błędu, czy ta świetlica jest dwa razy wpłacana na tą samą? Koszt utrzymania świetlicy, ogólny koszt utrzymania świetlicy media to wynosi 7709,76 zł. To jest za rok 2019. Do tego dochodzą jeszcze, do tego dochodzi jeszcze kwota, już zaraz powiem, tam jest około 2000 zł. O, 2241 zł to są materiały do pracy z wychowankami świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Górowie i Ławeckim. Czyli są to różnego rodzaju materiały biurowe, kredki, mazaki, jakieś tam gry i tak dalej. To tutaj wchodzi. Dochodzi tam jeszcze w paragrafie 4300. Przepraszam, że przerwę. Chodzi mi tylko o to, z uwagi na to, że pan w paragrafie 4300 w sprawozdaniu finansowym wskazał 7709,76 zł jako koszty utrzymania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. I natomiast później w innych, niektórych wydatkach z innych paragrafów jest również podpunkt koszty utrzymania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Górowie Ławeckim media. Ze świetlicy korzystają z tego również grupy wsparcia A, Alanon, Żarłoki i inne grupy wsparcia i... Czyli rozumiem, że to jest to samo, koszt, tak? To jest jeden. Okej. Okay. Tak, to jest jeden. Bardzo proszę, ktoś jeszcze z Państwa tak. Chciałby? Ja jeszcze mam dwa pytania. Jeżeli chodzi o kontrolę tutaj punktów sprzedaży alkoholu. No tutaj jest 5 członków komisji, tak zauważyłem 6 kontroli sklepów, no moim zdaniem jeżeli jest 16 punktów sprzedaży, to chociaż wypadałoby, żeby w ciągu roku każdy ten punkt sprzedaży był skontrolowany, tak ja bynajmniej uważam. No i drugie pytanie, jakie chciałbym zadać do pana przewodniczącego, jak będzie wyglądała współpraca z uwagi na wniosek policji odnośnie przeciwdziałania narkomanii? Czy było brane to pod uwagę, jeżeli chodzi o projekt działania Komisji Alkoholowej, czy też nie? Jest tutaj opisane w programie profilaktyki alkoholowej, jak i również w programie profilaktyki narkomanii, współpraca między innymi z Policją Górowską, jak i również Bartoszycką, tam możecie Państwo zobaczyć, to jest, to jak tutaj na to chyba grudniowym spotkaniu przekazałem pewne materiały dla komisji, tutaj dla komisariatu policji w Górowie, to są ulotki, różnego rodzaju plakaty, na tym etapie takie, które miałem w danej chwili, które tutaj mieliśmy. Rozmawiałem też również z dzielnicowym i panem jednym i drugim z miasta i z gminy, że gdyby jakieś były potrzebne jeszcze materiały, rozmawiałem właśnie z panią, rozmawialiśmy na komisji ostatniej w grudniu z panem Tobiszem, który jest członkiem komisji, że gdyby potrzebne były jakieś materiały, plakaty dodatkowe, żeby po prostu zorientował się, ma tam kontakt tak z panem komendantem i jeśli tylko powiedzą jakie, my takie materiały kupimy. Jeśli chodzi o współpracę z policją, szczególnie tutaj naszą lokalną, z tego co wiem, dzielnicowi przychodzą na spotkania z uczniami w klasach, były prowadzone ostatnio przed feriami rozmowy w sprawie bezpieczeństwa w każdej klasie w szkole podstawowej, z tego co wiem chyba to nawet na terenie całego miasta Górowo i Ławeckie, także no jakieś takie działania są, współpraca jest, myślę, że jeśli będą jakieś konkretne propozycje, będziemy się spotykać i będziemy to rozwiązywać tutaj. Przeciwwskazaniem. Panie Przewodniczący, ja chciałem się odnieść właśnie do grudniowego spotkania, bo tam, że tak powiem, było skonkretyzowane, na jakiej zasadzie ma wyglądać ta współpraca. Chodziło tam przede wszystkim o spotkania z nieletnimi już uczniami, jeżeli chodzi o narkomanię. I tak chciałem właśnie zapytać, czy to będzie brane pod uwagę, czy też nie, bo no, w Komendzie Powiatowej w Bartoszycach są doświadczeni ludzie, jeżeli chodzi w tym zakresie. No tutaj w tej sprawie rozmawiałem z dyrektorami, między innymi z dyrektorem szkoły podstawowej, jak również z dyrektorem szkoły liceum, czyli zespołem szkół.
Dyrektorzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby w szkołach, także jeśli jest taka sytuacja, że wystarczy poinformowanie przedstawiciela policji i on przyjedzie i w ramach swoich obowiązków, czyli tak zwanie bezkosztownie przeprowadzi takie działania, będą takie działania realizowane. Jeśli będzie potrzeba dofinansowania jakichś specjalistycznych szkoleń, Miejska Komisja takie szkolenia, myślę, że dofinansuje. Także no, na takiej zasadzie, no ja jako pełnomocnik, czy tam też przedstawiciel komisji, no w tej chwili też konsultuję z dyrektorami i no sam nie wejdę na szkołę, na teren szkoły, jakieś tam działań specjalistycznych przeprowadzać nie będę bez zgody dyrektorów, czyli tutaj współpraca jest, dyrektorzy współpracują, myślę, z policją, także myślę, że to jest do rozwiązania i w każdej chwili, jeśli jakieś takie będą sprawy związane z kosztami, to w miarę możliwości komisja ze swojego paragrafu opłaci takie szkolenia. Także szkolenia, warsztaty. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Proszę bardzo, Pan Łukasz. Również w grudniu rozmawialiśmy o zakupie walizki z materiałami, z używkami różnymi. Także jak się ma sprawa tej walizki? Czy coś wiadomo? Czy będzie zakupione z tych pieniędzy, z tych paragrafów tutaj? To będzie uzależnione. W tej chwili nie było żadnych rozmów jeszcze z mojej strony, ponieważ do końca stycznia są wpłaty pieniędzy za tak zwane kapslowe. I wtedy będziemy wiedzieli, ile mamy pieniędzy, jakie mamy środki i dopiero gdzieś od lutego możemy rozpocząć działania, rozmowy. Tylko chciałbym tutaj jeszcze zauważyć, że no, taka walizka, tak jak tutaj radni też poinformowali mnie i też czytałem o tym, tak, jest to w okolicach 4-5 tysięcy, 6 tysięcy złotych. Taka walizka, no ona troszeczkę kosztuje, tylko myślę, że policjanci z taką walizką kontakt mają, czyli są przeszkoleni. Większość nauczycieli w tej chwili została przeszkolona już od jakiegoś czasu, prowadzone były działania, jeśli chodzi o szkoły. Z taką walizką do dzieci i młodzieży raczej się nie wyjdzie, ponieważ nie można przedstawiać nawet atrap narkotyków czy innych środków odurzających na terenie szkoły. Także to jest dla osób dorosłych, ewentualnie dla pracowników administracji, owszem. Ale tylko, że to jeśli taka ma być teczka zakupiona na temat na terenie powiatu, no to tutaj na pewno będą jakieś rozmowy z komendantem powiatowym, żebyśmy współuczestniczyli w kosztach. Jest kilka gmin, także myślę, że jakoś jest to w trakcie upływu czasu, myślę, że będzie to brane pod uwagę i jakoś tam rozwiązane. Także no w tej chwili odpowiedzieć nie mogę na 100%, kiedy to będzie, ale myślę, że od lutego zaczniemy działać, ponieważ wiemy, jakie będziemy mieli środki. Tu jeszcze zgłasza się pan Maciej Chorak, bardzo proszę. Panie przewodniczący, ja mam tylko pytanie, jeżeli chodzi o okazywanie tych materiałów szkoleniowych ATRAP dla osób nieletnich. Co reguluje to, bo chciałbym się dowiedzieć, bo no, z ciekawości po prostu, bo nie słyszałem nigdzie. Nie można tego przedstawiać dzieciom, uczniom w szkołach podstawowych, szkołach średnich. Jest to po prostu propagowanie narkotyku, tak? Jeśli tematu na przykład nie ma, możemy oczywiście to rozmawiać z osobami, które są już, które mają ten problem, czyli takie zajęcia warsztatowe prowadzone gdzieś w grupach wsparcia, owszem, można ewentualnie takie stosować, natomiast wśród uczniów tego się nie stosuje. Dziękuję bardzo. Znaczy ja tylko chciałbym zadać pytanie z uwagi na to, że chciałbym doczytać, gdzie to jest zapisane i na jakiej podstawie pan tak twierdzi, bo niekoniecznie się z tym zgodzę. Są to materiały szkoleniowe i działanie również prewencyjne w tym zakresie uważam, że jest jak najbardziej, moim zdaniem, bardziej skuteczne, aniżeli sam wykład przez lektora. Nie możemy każdego ucznia, że są dane narkotyki, no ponieważ większość uczniów jak na razie wiele pojęcia na ten temat nie wykazuje.
nie wykazuje. Także jest to automatycznie no, informowanie, że narkotyki w ogóle istnieją. W tych tutaj materiałach, które zostały opracowane przez w ramach diagnozy, widzicie Państwo, że problem jest, może na pewno występuje, ale jest to w sumie problem na razie jednostkowy. Tak wychodzi z tych badań. Z badań, które były prowadzone w szkołach, również na terenie szkoły 3-4 osoby wykazują, że mają kontakt z narkotykami. Także informowanie i pokazywanie każdemu dziecku takich materiałów no jest po prostu niewskazane. Tak? Tu zgłasza się jeszcze pan burmistrz, bardzo proszę. Tak, przepraszam, ale wszyscy krążą wokół tematu, a czas upływa. Ja rozumiem, intencja pytania pana radnego jest, czy będziemy mogli dofinansować zadania policji w zakresie zapobiegania narkomanii poprzez zakup dla komendy powiatowej walizki z atrapami narkotyków, a czy to będzie używane dla dzieci, czy dla nauczycieli, jest mniej istotne. Tam są jakieś kwestie dotyczące, kwestie formalne tak naprawdę, kwestie funduszu związanego z zapobieganiem alkoholizmowi i czy jest w ogóle możliwość przekazania tego na fundusz wsparcia policji. Na dzień dzisiejszy z moich informacji wynika, że nie. Czy możemy zakupić taką walizkę? Na pewno możemy, natomiast na potrzeby samego Górowa jest to bez sensu. Więc jeżeli wszystkie gminy będą się składały na te zapotrzebowanie, które złożył pan komendant powiatowy, to też nie będziemy się wygłupiali i się dołożymy. I tyle, to, żeby konkretnie odpowiedzieć. Pan burmistrz trochę mnie ubiegł właśnie, bo tak rozmawiamy o tej walizce na terenie powiatu i ja rozumiem, że gdyby doszło do kupna takiej walizki, to nie my sami ją sfinansujemy, tylko wszystkie gminy się złożą na tą walizkę, tak? Dziękuję. Czyli rozumiem, że temat sprawozdania został wyczerpany. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję panu przewodniczącemu. Ja tutaj posiadam jeszcze bardzo ciekawe dane i tylko sygnalitycznie przedstawię je tutaj, żeby nie przedłużać. Chcę powiedzieć, że głównym źródłem finansowania naszego miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest dochód z opłat na zezwolenia za sprzedaż alkoholu. Tylko z tego działamy. I tutaj też również podam Państwu, że Rada Miasta Górowo i Ławeckie w roku 2018 określiła ilość tych punktów sprzedaży w naszym mieście na 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tutaj w różnych procentach oraz 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tutaj do 4,5%, czyli tych lokali gastronomicznych i innych sklepów mamy dosyć dużo. Tutaj wynika z matematyki, jaka została przedstawiona, że na jeden punkt sprzedaży przypada 260 mieszkańców. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale taka jest średnia. Ja tutaj wrócę jeszcze tylko do tematu narkotykowego wśród młodzieży. Podam tutaj właśnie z tych danych wynika, że w naszych szkołach uczy się prawie 1000 dzieci, bo w szkole podstawowej jest 357 dzieci, w zespole szkół jest 266, w zespole szkół z ukraińskim językiem nauczania jest 201 dzieci i w przedszkolu miejskim prawie 150. Razem 940 dzieciaków jest w naszych szkołach. I tutaj chcę, żeby pan przewodniczący mi pomógł właśnie, bo były robione badania narkotykowe właśnie w miesiącu w 19 roku. I tutaj również jest problem, był badany narkotyków wśród dzieci i młodzieży. I dla mnie te dane są no, zatrważające. Nie wiem, ile tutaj osób wzięło w tych badaniach, ale... Wzięło 300 uczniów. 300 uczniów i teraz słuchajcie Wysoka Rado, na 300 ankietowanych, którzy byli przepytywani na temat narkotyków, 7% ankietowanych, to jest 21 uczniów, stwierdziło, że zażywało narkotyki już, tak? Czyli to są dzieci, młodzież do lat 18, tak? Szkoła średnia trochę więcej, ale 21 osób już miało ten kontakt. Najpopularniejszym środkiem tutaj psychoaktywnym jest marihuana i haszysz. I tu aż 15 osób przyznało się do zażywania takich rzeczy, więc tutaj no, jest to jakiś tu problem. Motywem oczywiście zachowania wśród młodzieży jest ciekawość tutaj, żeby to wszystko spróbować i od tego pewnie gdzieś to się tam zaczyna. To są takie dane, które warto się z tym zapoznać. Jest to bardzo ciekawe. Myślę, że to będzie również umieszczone, pani Sylwio, na naszej stronie internetowej. Pewnie jak najbardziej możemy również te dane zamieścić, bo to są dane komisji, która może się pochwalić też działalnością. To tylko tak na marginesie w kwestii małej, krótkiej statystyki. Znaczy, chciałbym tutaj tylko dodać, że większym problemem na terenie naszego miasta jest problem alkoholu. Nie jest również problem narkomanii, ale
W większości jest to problem alkoholowy. Zresztą sami Państwo chyba widzicie częściej, kto kupuje alkohol i jakie ilości. Jeśli mamy tutaj wpływy, że tak powiem, obrót alkoholu jest na terenie miasta Gorowa duży, ale może to jest związane z tym, że kupują tutaj nie tylko mieszkańcy Gorowa, ale również gminy. To jest 4 tysiące ludzi, tak, a gmina ma tam, nie wiem, 6-7 tysięcy. Także tutaj i jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że my tutaj działania profilaktyczne realizujemy na terenie miasta, ale do naszego Gorowa, do naszych szkół dojeżdżają uczniowie, dochodzą nie tylko nasi gorowscy, czyli trzeba zwrócić uwagę, skąd ci ludzie przychodzą i co z sobą przywożą, jakie wartości oraz z jaką świadomością przyjeżdżają. Także te działania mamy tutaj na pewno utrudnione, ponieważ no niestety czy terenu Bartoszyc, czy gminy Gorowa nie do końca jesteśmy w stanie, że tak powiem, ogarnąć. Tak? Dobrze, dziękujemy. Myślę, że temat został wyczerpany. Na ten temat na pewno trzeba rozmawiać, trzeba go monitorować, także tutaj zobowiązujemy pana przewodniczącego do aktywnej działalności na tym polu. Tak jak było słychać, jest 5 członków i tutaj również to, co powiedział pan radny, tak 4 czy 5 doliczyłem się, 5 członków. To, co powiedział pan radny, Chorak, myślę, że to jest też główne, warte też zastanowienia się, żeby chociaż jeden punkt skontrolować w ciągu roku, bo tych kontroli tam nie w każdym punkcie było, z tego sprawozdania wynikało. Dobrze, dziękuję. Myślę, że ten temat został wyczerpany. Przechodzimy do kolejnego naszego punktu dzisiejszej sesji. Będą podejmowane 2 uchwały. I będziemy teraz debatowali na temat uchwały dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2019. Odbywa się komisja, przepraszam, na rok 2020, dokonania zmian na rok 2020. Nie, jest już dobrze. Pana przewodniczącego Rochunia poproszę tutaj o przedstawienie stanowiska komisji, które było z panią główną skarbnik, tutaj księgową. Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała tą zmianę. I to wszystko, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej dyskusji na temat dokonania zmian w budżecie miasta? To jest to kosmetyka tutaj tylko. Tak? Nie widzę. W związku z powyższym przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020? Proszę o zagłosowanie. Czekamy na wyniki. Bardzo proszę. Czekamy na wyniki. Z tego, co widzę, tak, to już oficjalne są wyniki, tak, pani Sylwio? Z tego, co widzę, wszystkie osoby są za podjęciem tej uchwały. W związku z powyższym informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy, szanowna Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt podjęcia uchwały w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Gorowa i Łowieckie na rok 2020 oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gorowo na rok 2020. To również ta uchwała dotyczy również tych wszystkich spraw, o których rozmawialiśmy przed chwilą z panem przewodniczącym. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie?
Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie podjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Górowo i Łowieckie na rok 2020 oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Górowo na rok 2020, zechce zagłosować i nacisnąć przycisk. Piotrek, nie mogę rozmawiać, prowadzę sesję. Mamy już wyniki. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 radnych było za przyjęciem uchwały, jedna osoba się wstrzymała. Informuję, że uchwała została podjęta. I tym sposobem wyczerpaliśmy nasze sprawy głosowania nad uchwałami. Przechodzimy teraz do punktu numer 8. Są to sprawy różne. Bardzo proszę, jeśli są takie sprawy, bardzo proszę o zabieranie głosu. Pan radny Gademowicz Rafał. Ja mam pytanie dotyczące Orlika, panie Edwardzie. Jak tam sytuacja z tym Polbrukiem? Czy tam się wyjaśniło? Czy jest jakaś grubsza sprawa, czy po prostu tylko jakaś taka mała usterka? Tak, to się okazało, że jednak to nie była taka malutka usterka. Po prostu prawdopodobnie, ale tego nie wiemy dokładnie, podczas jeszcze budowy sieci, powiedzmy, kanalizacyjnej, jak i elektrycznej, po prostu nastąpiło uszkodzenie tej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Zostało to naprawione. Na dzień dzisiejszy już jest zakończone. Ja jeszcze dalej kontynuując tutaj przy tym Orliku, także ja już tu rozmawiałem z panem, także chciałbym tutaj wnioskować o postawienie znaku też tam dotyczącego korzystania z parkingu, żeby dotyczył on tylko osób korzystających z Orlika w danym czasie i no, włączenia tam oświetlenia, tak, bo przy tym Orliku tam no, akurat dzieją się różne rzeczy, zbierają się różne osoby, no i jest tam tłuczone szkło, tak żeby temu zapobiec, temu takiemu właśnie takim spotkaniom, bo rampa tam przy stacji kolejowej została zamknięta i wszystko przeniosło się tutaj, także taki wniosek. I jeszcze kolejna sprawa, że w związku z taką postępującą jakby dewastacją tutaj na terenie naszego miasta, różnych tutaj elementów typu ławki, jakieś śmietniki, to chciałbym złożyć taki wniosek na komisję, żeby, nie chciałbym go dzisiaj tutaj rozwijać, dotyczący funkcjonowania monitoringu w mieście. Także, żeby podjąć ten temat po prostu z różnych tutaj przyczyn na komisji, żebyśmy się pochylili nad tym tematem. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz zgłasza się do odpowiedzi, bardzo proszę. Częściowo mogę udzielić odpowiedzi. Jesteśmy już po rozmowie z panem dyrektorem Chawrylcem, żeby ustawić w ramach szkolnego monitoringu monitoring na ten Orlik. To powinno trochę zapobiec już, że tak powiem, tam gromadzeniu się. Także częściowo wniosek pana radnego będzie zrealizowany. W tej chwili mamy już wstępną wycenę i myślę, że ostatecznie założymy też monitoring przy morze, czyli tym przy punkcie obsługi rowerzystów, przy Róży Wiatrów. No i tyle. To tak, żeby naświetlić, tam gdzie mamy monitoring, ta dewastacja jest najmniejsza. Jednak to psychologiczny czynnik, że jest jednak kamera i być może patrzy, powstrzymuje w większości wypadków od jakichś rzeczywistych aktów agresji. Natomiast kłopot jest tam, gdzie tych kamer nie ma, ale tak naprawdę nie da się ich powiesić wszędzie. Po prostu koszt, nie wartka skórka wyprawki, tak? Bo deska do ławki kosztuje 50 zł, a postawienie kamery tam, gdzie nie ma infrastruktury, kosztuje 10. Ale z pewnością będzie dobrze, jeżeli Komisja Rady się pochyli nad tym problemem. Dziękuję. Może pan Edward odnośnie tego oświetlenia przy Orliku coś powie, czy nie bardzo? Jak to wygląda? Jeśli chodzi o oświetlenie, myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby go włączyć po prostu. Tylko i wyłącznie przy ulicy Kajki, jak i przy parkingu. Jest to raptem tam cztery, może pięć lamp. Trzy to są tutaj z tej strony plus tam, to cztery. Bardzo proszę, pani radna Alina Wierzbowska. Ja w imieniu mieszkańców ulicy Zbawiki Wojennych i własnym chciałabym podziękować panu Edwardowi za zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych, które dają bezpieczeństwo poruszania się po
mam jeszcze pytanie. Panie Edwardzie, czy jest możliwość uzupełnienia braków wyjezdni przy ulicy Sikorskiego, a mianowicie przy budynku numer 1? Wnioski mieszkańców, fotograf, tak, wnioski mieszkańców tego budynku są takie, że zrobili remont dość kosztowny budynku, elewacja po prostu jest jaka jest w tym okresie, tak? Są tam nierówności, były niby wygładzane już te ubytki wjezdni, ale miałabym prośbę, żeby to było sprawdzone i... Mogę odpowiedzieć już od razu na to pytanie. Tak, to była awaria, którą wykonywał EWIX, firma EWIX. No, zostało to, powiedzmy, zabrukowane na dzień dzisiejszy. No, myślę, że no, trzeba poczekać troszeczkę i wówczas mam obiecane przez firmę, że zostanie to przebrukowane jeszcze raz i załatane asfaltem. Dobrze, dziękuję także... bardzo. Chodzi o to, żeby właśnie ta elewacja na tym budynku nie została zniszczona, tak? Tak, oczywiście. Każdy dba o swoje jakieś tam mienie. Ja się zgadzam w zupełności, byłem tam, oglądałem, więc jestem na bieżąco z tą sprawą. Nawet przy równym asfalcie, również przy tak bliskim położeniu przy ulicy budynku, tak jasnej elewacji, będzie widać jakieś tam ślady zachlapania przy, powiedzmy, poruszających się samochody, czy przez poruszające się samochody, powiedzmy, blisko budynku, więc to się tego raczej nie uniknie, no ale na pewno, jeśli chodzi o te nierówności, zostaną one zlikwidowane. Tak, tak, bardzo proszę, pan radny Szlajer Zbigniew. Radny Wierzbowskiej, nie będę panu Edwardowi dziękował. Otóż 30 grudnia na ostatniej sesji prosiłem o przywiezienie tam na ulicę Lidzbarską jakiegoś tam wywrotki, jakiegoś żużlu, nie wiem czego. Tam mieszkańcy mi prosili, żeby wysypać na jedno miejsce, żeby sobie taczkami rozwieźli te doły. Dojazd chodzi do tych garaży. Nie? Wszyscy wiemy, o co chodzi. No, no i ja nic. Jestem zaskoczony i od razu odpowiem na to pytanie, dlatego że zostało tam dowiezione. Oczywiście został dowieziony. No mi tu informują, że nie. Został dowieziony. A to zwracam kodę, przepraszam. Dokładnie przez firmę. To podziękuję w takim razie. Firmę Januszki, dokładnie. To w takim razie dziękuję, panie Edwardzie. Przez firmę Kostek, gruz mielony. Gruz mielony, po prostu i to przez został dowieziony. Kruszony. Oczywiście. No to mi tutaj dlatego jestem mocno zaskoczony. Nie, może za mało tego gruzu dostało. No to co innego, gdyby było trzeba mało, sprawdzić. Proszę zgłaszać. Ja no niestety dobrze, sam... dziękuję, panie Edwardzie. Mam jeszcze jedną sprawę, przepraszam. Jest, a mianowicie, o co chodzi? Rozumiemy problemy kadrowe tutaj, no nie osobiście pana burmistrza, ale z pracownikami, którzy no nie wyrabiają się ze sprzątaniem i tak dalej. Pan burmistrz to przedstawiał. Otóż wspólnie tutaj z panią Ewą na ostatniej komisji gospodarczej, no nie mówię, że to wymyśleliśmy, bo już widziałem takie akcje. Otóż padła taka propozycja, może my radni byśmy w którąś piękną sobotę się zebrali po prostu i dali przykład taki dobry, no i trochę miasto posprzątali. Miło by było też, gdyby dołączył do nas tu pan burmistrz z ekipą ratusza i takie coś zrobili, nie? Byłoby to, mi się zdaje, taki dosyć no, szczytny cel i pokazanie mieszkańcom, że my też potrafimy... Zmierza się pan burmistrz, bardzo proszę. Co roku robimy wiosenne sprzątanie miasta, więc myślę sobie, bez problemu możemy je zrobić, sprzątanie świata. Natomiast to, o czym mówi pan Szlajer, to nie jest tak, że pracownicy się nie wyrabiają. Ja mam zdjęcia. Po interwencji radnego Szlajera i nie tylko radnego Szlajera, poprosiłem pracowników, żeby robili zdjęcia przed, po i dzień następny. Słuchajcie, to nie jest tak, że ci ludzie nie sprzątają. Ja nie wiem, czy jest pani Krowińska na korytarzu, bo prosiłem, żeby była dostępna. Jeżeli nie poszła sprzątać miasta, to jeżeli panie sekretarzu możemy poprosić, bo to akurat jej rewir był. Pracownik sprząta, następnie mija wieczór, i tam jest znowu brudno. To nie jest tak, że pracownicy się nie wyrabiają. Jest ich mało, ale miasto też nie jest wielkie i na tyle, na ile się da. Ale moi drodzy, nie wymagajmy, żeby każdy chodnik w mieście był codziennie zbierany z papierków. Ja nie przypadkiem przytoczyłem 100 koszy na 300 kilkadziesiąt hektarów miasta. Naprawdę. Nie wiem, czy jest tak. Jest gdzieś w okolicy miasto, które ma tak dużo punktów, gdzie można wyrzucić śmieci. Prawie nie ma w naszym mieście miejsca, gdzie w pobliżu nie jest śmietnik. Więc to jest trochę apel do mieszkańców.
Bo można ludzi zatrudniać bez końca i na każdej ulicy może ktoś pełnić dyżur przez całą dobę. Ale nie da się. Ja jak idę od siebie, tak, tam gdzie ta wiata jest koło kortów, ja wiem, że pracownicy sprzątają ją, a ona jest następnego dnia rano zasypana śmieciami, mimo że młodzież, która urzęduje pod tą wiatą, ma wstawiony śmietnik na wprost wejścia, o który się chyba niejednokrotnie potyka, bo zwykle jest, że tak powiem, przechylony albo na wpół wyrwany. Śmietnik jest pusty, a śmieci leżą nad rzeką. Więc to nie da się, nie da się. I teraz choćbyśmy razem z radnymi chodzili sprzątać codziennie, to dopóki w ludziach nie zaistnieje potrzeba, żeby jednak pilnować tego porządku, to się nie da. To się nie da. Bo to nie jest tak. Zresztą pani Krowińska powie. Pani przewodnicząca, czy ja mogę? Bardzo proszę. Proszę o zabranie głosu. No to chodzi o tą ścieżkę. Była sprzątana w środę. W czwartek też się przeszłam, bo nie wiedziałam, gdzie się zaczyna ścieżka wójtowej, pani wójtowej. I pan Olek kazał dać. Ja nie mówię, przepraszam bardzo, według swojego, ja nie mówię w tej chwili konkretnie o jakimś odcinku. Ja mówię ogólnie o ogólnie akcji, która była sprzątana. Było 5 worków butelek w tych krzakach, w tej wodzie. Chodziłam do samej wody. Na drugi dzień, czyli żeśmy przez szli. Czas nie, na drugi dzień szłam. Dalej jest butelka plastikowa, po papierosach, po chusteczkach higienicznych. No to nie sposób jest co dzień chodzić na tą ścieżkę. A w koło górowo jest brudne, jest jedna pracownica. Jak ona może... Czyli ja dobrze mówię, pan burmistrz mówi, że nie ma problemów kadrowych. No, jedna pracownica, ale ja też wchodzę. Ja sprzątam ratusz, ja idę sprzątać górowo. Po prostu ja coś zaproponowałem, albo możemy z tego skorzystać, ewentualnie może się to komuś nie spodobać i możemy tego nie zrobić. Aczkolwiek uważam, że doceniając pani pracę i tego, no można to jakoś pomóc. Nie? I tam jest nie sposób, żeby... Nie mówię też o miejscach po prostu Panie radny, ale tam nie... Jeżeli ja mogę, chodzi o to, że żeby nie tworzyć sytuacji, że państwo, którzy są zatrudnieni, nie pracują, bo pracują. I wcale nie jest tak, że ich jest za mało. Panie Natomiast się kłopot, dalej nie rozumiemy. Ale słuchajcie, ja nie... kłopot polega nie na tym, że jest nieposprzątane na czas. Bo jest. Tylko, że jest posprzątane w czwartek po południu, a w piątek rano jest bałagan. To czy ja mam wprowadzić dyżury nocne? Bo to jest pytanie, bo to taka sugestia jest. Powiedzmy newralgicznych, nie, tam, mówię gdzie non-stop jest. Mówię o wszystkich miejscach. Mówię o wszystkich miejscach tam, gdzie mamy duży ruch, a szczególnie ruch młodzieży, tak? A przy okazji już jak jestem przy głosie, to też bym prosił, żeby może pan burmistrz porozmawiał z komendantem tutaj naszym miejscowej policji, żeby na przykład ci policjanci bardziej tam zaglądali w te miejsca właśnie, te wiaty, mając służbę, zajechali, popatrzyli i tak dalej. Myślę, że to też jest jakiś sygnał dla tych, żeby, dla tych co to niszczą, że jednak ktoś czuwa nad tym, ktoś w każdej chwili może zajechać, zobaczyć. To nie jest, że metr koło ścieżki z jednej strony jest czyściutko. To jest w samych krzakach w wodzie. To nie jest na ścieżce, ścieżka jest brudna, ścieżka jest super czysta. Metr od ścieżki i następny metr jest, żadnego papierku nie ma. A w krzakach weszłam w samych krzakach i do wody. To jest w samej wodzie, jakaś studzienka jest. Nie będziemy polemizować. No. Dobrze, padła propozycja, jest okazja, żeby metod ścieżki też tam coś tam jak leży. To tu się zgłasza jeszcze pani radna Ewa Andochów. Dziękujemy pani. Ja jeszcze się na chwilę cofnę. To nie jest tak, że ktoś oskarża was absolutnie, że wy nic nie robicie. My doskonale wiemy, chodzimy po mieście, tak, i widzimy, że to miasto jest systematycznie zanieczyszczane. I no, każdy wie o tym, że nie wszyscy niosą ten papierek do kosza, rzucą go obok, tą butelkę gdzieś tam, to jest niefajne. Akcja oczywiście podtrzymujemy i myślę sobie, że nie jednorazowa, że cyklicznie co jakiś czas możemy to zrobić i nic się nikomu nie stanie. To są takie dwie rzeczy, a chciałabym powiedzieć jeszcze a propos sprzątania, rozmawiałam z panem Edwardem tutaj na temat kosza obok, na tym takim pasażu, powiedzmy sobie tutaj przy pawilonach naszych, żeby tam po tej lewej stronie jezdni, idąc od ratusza, postawić też kosz, bo stoi po prawej i tak niekoniecznie on tam może służy, a po tej lewej są tam 4 sklepy, niech by sobie też stał ten kosz. I jeszcze nie wiem, kto opiekuje się tym, spowalniacz tego jeżdżenia, tak, próg. Jakiś czas temu tutaj właśnie w mieście jeden kawałek tego progu jakoś został
wyrwany, zdemontowany pod wpływem użycia, po prostu wypadł. Jest tam teraz taka dziura w tym progu, żeby to uzupełnić, bo kierowcy jadąc, ja nie jestem kierowcą, ale patrzę, jak jadą samochody, muszą sobie tam kombinować, żeby w tą dziurę nie wjechać, żeby to po prostu uzupełnić ten próg tym kawałkiem, który tam sobie leżał, w końcu znikł i go nie ma, a dziura została. To ja bym miała tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Chorak, Maciej. Ja tutaj mam pytanie do pana burmistrza. Nasunęło mi się to pytanie, jak pan burmistrz się wcześniej wypowiadał, jeżeli chodzi o wiatę w parku miejskim. Wcześniej był temat ruszany o przeniesieniu tej wiaty na teren przedszkola miejskiego i właśnie jak ta sprawa wygląda, czy to będzie w tym roku, czy już to jest nieaktualne? Przymierzali się jakiś czas temu do przeniesienia tej wiaty na teren przedszkola. Dlatego, że jak sami państwo widzą, szczególnie ta wiata to jest raczej punkt zborczy młodzieży i no, kłopot dla nas, kłopot dla policji. Natomiast ona ma dosyć skomplikowaną konstrukcję i koszt przeniesienia jej do przedszkola może być całkiem spory. Myśmy rozmawiali z przedsiębiorcą, który budował tą wiatę i szczerze mówiąc odradzał on jej demontaż, bo niekoniecznie po prostu by się opłacało ją odbudowywać na nowym miejscu. Ale myślę, że wrócimy do tematu, bo no, moim zdaniem jest to jedno z tych miejsc w Górowie, które jest kłopotliwe. Natomiast jakby z zupełnie innej strony, słuchajcie, te dzieciaki się gdzieś muszą spotykać. I być może wbrew pozorom to nie jest wcale najgorsze miejsce, bo to, że mnie irytuje, że tam jest wiecznie naśmiecone, tak, no to pójdą, ludzie posprzątają, trudno. Natomiast tam są jednak pod nadzorem dwóch kamer. Więc no, strasznie tutaj wybrać tak zwane mniejsze zło w tym wypadku, nie? Może pan radny Gajdamowicz się zgłasza, bardzo proszę. W parku mamy dwie wiaty i z tego co wiem, to tutaj pod tą drugą wiatą przy placu zabaw tam no jest jednak jeszcze postępująca dewastacja tych ławeczek. Dlatego też trzeba się zastanowić nad monitoringiem i ja tam wnioskowałem też o jakieś dwie lampy, żeby oświetlić. Na pewno to wpłynęło tutaj na poprawę jakby porządku, może nie do końca, ale w jakiś tam sposób tutaj przy tej właśnie wiacie nad rzeką. Także tu jeszcze nawiążę do tego, co powiedziała pani z obsługi. Tutaj mamy namacalne fakty, że jednak bardzo mocno musimy się zastanowić nad funkcjonowaniem tutaj tego właśnie monitoringu, prawda, żeby w jakiś sposób no, zminimalizować właśnie te zanieczyszczenia, ale i tą dewastację. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę w związku z powyższym, w związku z wyczerpaniem dzisiejszych wszystkich punktów naszych obrad. Zamykam 20. sesję Rady Miasta Górowo i Łowieckie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.